Musimy podejść z szacunkiem do partytury jako coś nadrzędnego, czyli zobaczyć, dlaczego kompozytor tak napisał, a nie inaczej, co miał na myśli i jakby te wszystkie rzeczy zachować, co są w partyturze. Do tego oczywiście dodać swoją wrażliwość, emocjonalność. To musi być wszystko przesiane, szczerze wypowiedziane, co nie znaczy, że to ma być jakaś karykatura. Nie, musi być to w jak najbardziej prosty, naturalny sposób wypowiedziane. Więc naszą rolą jest dobrze odczytać partyturę.